Witam serdecznie. Dziennikarski poker Tomasz Sakiewicz. Dzisiaj prawdziwa dama w naszej talii pokera, Ewa Leniart, kandydat na prezydenta Rzeszowa, wojewoda podkarpacki. Witam serdecznie, pani wojewoda. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przeczytałem sobie przed programem pani życiorys jeszcze uważnie i trzeba przyznać, że ciągnie panią do Rzeszowa, bo była pani wojewodą, została pani posłem i zrezygnowała pani ze spokojnego mandatu i znowu pani została wojewodą, a teraz chce pani jeszcze zostać prezydentem Rzeszowa. Skąd ta miłość do tego miasta? Tam ma pani najwięcej znajomych, największe poparcie. Co tak panią ciągnie do Rzeszowa? Przede wszystkim to moje miasto. Kiedyś podjęłam decyzję o tym, że z Rzeszowem się zwiążę. Rozpoczęłam tutaj edukację w szkole średniej, w drugim liceum przy ulicy Jałowego i całe swoje życie zawodowe związałam z Rzeszowem. Rzeczywiście był epizod poselski, ale z przyczyn osobistych musiałam niestety z mandatu zrezygnować. Powróciłam na urząd wojewody podkarpackiego w środek zawieruchy związanej najpierw z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, a potem z COVID-em. I niektórzy mi mówią, że dobrze, że wróciłam, bo dzięki temu było bezpieczniej. Jest pani w tej chwili w notowaniach drugą osobą, prowadzi kandydat opozycji, ale w Rzeszowie generalnie w przeciwieństwie do Podkarpacia wygrywa liberalna lewica. Jak pani daje swoje szanse, bo opozycja poszła w jednym bloku, no poza Konfederacją, natomiast no, obóz władzy wystawił dwóch kandydatów, a jeszcze Konfederacja, która pewnie też dzieli część tego elektoratu. Jak pani widzi te szanse w tej chwili? Jak może wyglądać pani wynik? Czy pani startuje, no bo wypada, żeby startować, czy pani rzeczywiście wierzy w to, że można wygrać? Sądząc po rozmowach, które odbywam z mieszkańcami miasta, jak łatwo się domyślić, w tej chwili jest ich mnóstwo, szanse są duże. Mieszkańcy oczekują na zmiany polityki realizowanej przez poprzednią ekipę i prezydenta Tadeusza Ferenca i wiedzą, że realnie te zmiany potrzebne do tego, by kontynuować rozwój miasta, mogę zagwarantować ja. I na tych spotkaniach, które z nimi odbywam, wprost mi taką deklarację czynią. Zatem myślę, że sondaże to jedno, a wynik, który nastąpi 13 czerwca po 21, to drugie. No, 13 czerwca pewnie dowiemy się, czy będzie druga tura i kto przejdzie do drugiej tury. Raczej nie spodziewam się, żeby ktoś inny przeszedł, jeżeli będzie ta druga tura, niż pan Fiołek i pani. Aczkolwiek no, oczywiście życie bywa zaskakujące. No ale co potem? Czy ma pani poparcie na przykład pana Werchoła? Czy spodziewa się pani poparcia Konfederacji? Bo gdyby policzyć głosy prawicy i spojrzeć na wynik pana Fiołka w sondażach, to one są prawie identyczne, to znaczy one się w tej chwili nie różnią. Szliście łeb w łeb, tylko jak mówię, no tam liberalna lewica jest razem, a wy jesteście w trzech kandydatach, z czego pani ma największą pulę. Czy pani się spodziewa poparcia od tych pozostałych kandydatów? Przyznam, że nie prowadzimy żadnych takich rozmów. Każdy liczy na wygraną w swoim zakresie, więc oczywiście trudno przed rozstrzygnięciem wyborczym się umawiać. Natomiast każdy, kto podchodzi poważnie do spraw związanych z rozwojem Rzeszowa, z rozwiązywaniem bieżących problemów miasta, wie, że ja zapraszam do bliskiej współpracy. Mój komitet to Wspólny Dom Rzeszów. Jest miejsce dla każdego, komu dobro i wspaniała przyszłość miasta leży na sercu. Liczę na to, że jeśli ktokolwiek wsłuchał się w mój program,
zna też mnie z życia publicznego, choćby z czasu, kiedy jestem urzędującym wojewodą podkarpackim, wie, że każde działanie, które podejmuję, staram się zrealizować konsekwentnie do końca i informuję też o działaniach, o powodach podejmowanych decyzji. Zatem myślę, że jestem osobą wiarygodną w życiu publicznym i taką osobę na lidera, mam nadzieję, miasta wojewódzkiego Rzeszowa wybiorą mieszkańcy i w wyborach samorządowych oczywiście ważne są kwestie związane ze sprawami politycznymi i poparciem politycznym. Jednak cechy osobowości kandydata, program jest zdecydowanie ważniejszy. No właśnie, bo piłka w grze, prawdopodobnie będzie druga tura i tutaj szanse będą dużo bardziej wyrównane, bo będzie już tylko pewnie pani i pan Fiołek, jeżeli te większość tych sondaży się potwierdzą. Czym pani chce przekonać w tej drugiej szczególnie turze do siebie wyborców? Co takiego jest kluczowym punktem pani programu? Jeśli chodzi o program, to deklaruję rozwiązanie największej bolączki mieszkańców miasta, to jest nieuporządkowanej kwestii wydawania decyzji o pozwoleniach na realizację budownictwa wielorodzinnego, także na terenach, które są zagospodarowane jako przestrzeń zielona w mieście. I ze swej strony podjęłam konkretne działania programowe, w których deklaruję, że powołam architekta miasta, także zintensyfikuję działania w kierunku stworzenia najpierw studium, a potem planów zagospodarowania przestrzennego i też zaprowadzę warunki transparentne przyznawania decyzji o realizacji pozwoleń budowlanych dla inwestorów. Mieszkańcy tego oczekują. Wiedzą, że za ten nieład architektoniczny, urbanistyczny, który jest w tej chwili w mieście, tak naprawdę współodpowiedzialność ponosi także i pan Konrad Fiołek. Jest on bowiem obecnie wiceprzewodniczącym, wcześniej był przewodniczącym Rady Miasta, jest szefem klubu Rozwój Rzeszowa, który stanowił zaplecze polityczne dla pana prezydenta Tadeusza Ferenca. Zatem jego odpowiedzialność w tym zakresie jest oczywista. Pytanie o wiarygodność. Dzisiaj dostrzega problem właśnie związany z tym ograniczeniem terenów zielonych, z tymi relacjami nie do końca jasnymi z deweloperami, no ale ciekawe, dlaczego ich nie dostrzegał wcześniej i na to swoim wyborcom jasnej odpowiedzi nie daje. Kolejna ważna rzecz to oczywiście moje zestawienie mojego doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania z jego doświadczeniem w tym zakresie. O ile ja przechodziłam przez różne etapy w swojej ścieżce zawodowej, poczynając od osoby, która wykonuje najprostsze czynności administracyjne poprzez zarządzanie coraz to liczniejszym zespołem ludzkim. Dzisiaj zarządzam budżetem 4,5 miliarda złotych. Konkurent takiego doświadczenia nie posiada. Pani wojewodo, problem deweloperów to jest ogromny problem Rzeszowa. Jak pani chce pokonać te kłopoty, które rodzi ta ogromna przewaga deweloperów w mieście? Oczywiście już częściowo też podjęłam rozmowy z inwestorami. W jasny sposób staram się im wyjaśnić, że nie jestem przeciwnikiem realizowania dużych inwestycji w mieście, ale wprowadzenie jasnych i transparentnych zasad jest także w ich interesie. I co więcej, większość z nich jest zgodna. Oni także uważają, że jasne i klarowne zasady pozyskiwania zezwoleń na realizację dużych inwestycji są im bardzo potrzebne, bo dzięki temu mogą planować swoje kolejne działania. Brak planów zagospodarowania przestrzennego. W Rzeszowie takimi planami objętych jest zaledwie 17% powierzchni miasta. Sprawia, że do końca nie
wiadomo, jak ma ten rozwój miasta wyglądać i też, które dzielnice będą w pierwszej kolejności w zainteresowaniu większych inwestorów, gdzie potrzeba rozbudowy infrastruktury, no i uzbrojenia terenów. To wszystko musi być w pewnym zakresie skoordynowane i tutaj jest ogromna rola prezydenta miasta. Zatem w wielu przypadkach jest pełne ich przyzwolenie na bardzo konkretne, jasne uregulowanie zasad w tym zakresie. Słyszałem, że w Rzeszowie ma powstać trzeci budynek co do wielkości w Polsce. To prawda? I czemu ten budynek ma służyć? To chęć tylko pokazania, że Rzeszów to też wielkie miasto, żeby było widać z daleka. Po co taka inwestycja? Oczywiście wieżowce to było wielkie pragnienie poprzedniego prezydenta, który pozwalał je realizować w różnych miejscach, także takich, które tak naprawdę na duże inwestycje się nie nadają. Na przykład na rzeszowskich Olszynkach to jest teren, który dotychczas pozostawał niezabudowany. Właśnie widzimy te inwestycje w tej chwili. Jest to teren, który pozostawał niezabudowany, dlatego że ilekroć pojawiły się większe opady i Wisłok wylewał, tylekroć te tereny znajdowały się pod wodą. Dzisiaj rzeczywiście budowa najwyższego wieżowca w Rzeszowie w tym miejscu być może ma służyć temu, że jak go nieco podtopi, to ci, którzy będą wyżej, będą bezpieczniejsi. Nie wiem, śmieję się trochę, to jest żart, przepraszam, może nieudany, ale prawda jest taka, że oczywiście buduje się duże obiekty, ponieważ jest na nie zapotrzebowanie i myślę, że dlatego inwestorzy te działania podejmują. I na koniec już zupełnie. Ja, żeby umówić się z pani asystentem, pani kolegą, który pomaga pani w kampanii, to podobno potrzebował 2,5 godziny, żeby przejechać przez Rzeszów. Muszę przyznać, że ja tyle czasu nie przejeżdżam przez cały poprzek Warszawy. Jak rozwiązać ten gigantyczny korek rzeszowski, bo to jest chyba jedna z większych bolączek mieszkańców. Bez wątpienia upłynnienie ruchu miejskiego jest potężnym wyzwaniem dla prezydenta miasta Rzeszowa. Ja mam bardzo złożony cykl działań, który składa się przede wszystkim z jednej strony z potrzebnych dużych inwestycji drogowych, między innymi inwestycji takich, które będą wiązały się z budową kolejnych przepraw mostowych przez rzekę Wisłok, ale także z budowaniem obwodnicy południowo-wschodniej części Rzeszowa. Jest także w założeniu usprawnienie płynności komunikacyjnej miejskiej. Osiągnę to oczywiście wówczas, jeżeli stworzę centra przesiadkowe, ponieważ codziennie kilka tysięcy osób z terenu powiatu i nie tylko powiatu rzeszowskiego przyjeżdża do miasta do pracy, na studia, do szkół średnich i w jakimś zakresie zmniejszy ilość pojazdów wówczas, gdy komunikacja miejska będzie lepiej zorganizowana. Także mam w założeniu wprowadzenie biletu 365, czyli biletu, którego cena roczna to jest 365 zł, po to, ażeby ta komunikacja rzeczywiście stała się bardziej atrakcyjna. Czyli złotówka za jeden dzień. Tak, a mieszkańcy zrezygnowali z korzystania z własnych pojazdów. W ten sposób jednak to zagęszczenie pojazdów będzie zdecydowanie mniejsze. No i docelowo kiedyś, pewnie nie w ciągu 2,5 roku najbliższej kadencji, trzeba się zastanowić nad nowym środkiem komunikacji, być może tramwajem. Niestety musimy kończyć. Przepraszam za problemy techniczne, ale widać, że jest to ostra kampania. Ewa Leniart, która chce odkorkować Rzeszów, która chce oddać Rzeszów mieszkańcom, a nie deweloperom. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, wojewoda podkarpacki, która zostawiła mandat poselski, żeby wrócić do Rzeszowa, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani wojewoda. Dziękuję bardzo.